Instrukcja obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego Defi 5 firmy Meditec. Naciśnij zielony przycisk zasilania i postępuj zgodnie z instrukcjami głosowymi. Wyjmij elektrody i umieść je jedna po drugiej na odsłoniętej klatce piersiowej pacjenta. Uwaga specjalna: jeśli na tym obszarze znajdują się włosy na klatce piersiowej, należy je najpierw usunąć. Jeśli na ciele pacjenta znajduje się woda, należy ją najpierw wytrzeć. Jeśli pacjent ma na sobie naszyjnik lub plaster z lekiem, najlepiej je zdjąć. Jeżeli pacjent nosi rozrusznik serca, musi zachować odległość 2,5 cm od elektrod. W przypadku dzieci lub osób z urazami klatki piersiowej elektrody, należy umieścić na środku klatki piersiowej i pleców. Trwa analiza, proszę nie dotykać pacjenta. Rozproszcie się, nie dotykajcie pacjenta i słuchajcie analizy. Zaleca się wykonanie porażenia prądem. Nie dotykaj pacjenta. Wciśnij przycisk defibrylacji. Defibrylacja została zakończona. Proszę przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową. Na pacjencie. Kontynuuj resuscytację krążeniowo-oddechową. Po porażeniu prądem. Po dwóch minutach automatyczny defibrylator zewnętrzny poprosi o automatyczną analizę tętna pacjenta. Należy uważać, aby nie wyłączyć automatycznego defibrylatora zewnętrznego. Postępuj zgodnie z instrukcjami do czasu przybycia lekarza pogotowia ratunkowego na miejsce wypadku.